Nigdy nie masz dosyć. Czy tak? Dlatego właśnie my nigdy nie przestajemy. HBO Comedy. Wyłącznie dla ciebie. Zapraszamy na Stojaka. La Liga mówi, panie prezydencie, bo ja byłem prezydentem. Mówi, panie prezydencie, pan ma 20% światła w żyle. Ja mówię, a kto je w ogóle zapalił? Wiecie co, patrzyłem na was sobie tak, z boczku. Bo tam stałem, tam. Super wyglądacie. Tacy fajni jesteście naprawdę. Co taki blady jesteś? Nie? Czy ty czasami nie siedzisz przed internetem? Z piwskiem, co? Tak mi wyglądasz troszeczkę. A ten jak się śmieje, zobacz. Tak, śmieje się, dobrze. Co? A znasz go, tak? Czy skoczyłeś mu po piwo? Nie. Co? Jeszcze nie piję, tak. Żłopie, powiedziałem. Fajnie wygląda cię naprawdę. Ty coś ćwiczysz, nie chyba? Ty ćwiczysz coś? Nie, bo taki jesteś, nie? Młodzi. Piękni. Młodzi, no przesadziłem troszkę tam. Przepraszam. Już więcej na mnie tam nie spojrzę w tym kierunku. Nie, ale generalnie tak nie, naprawdę, no, bije od was takie zdrowie. Ludzie, zróbcie coś, proszę was, młodzieży, moja droga. Startujcie gdzieś, uczcie się. Wy jesteście pokoleniem, które mam nadzieję przejmie władzę i będziecie zdrowi. Bo te nasze elity, spójrzcie. Nasi politycy teraz, już to wszystko to chore jest. To jest chore. Tusk jest zdrowy? Widziałeś te gały, już mu wychodzą? Co powiedziała Nelly Rokita? Powiedziała, że ma takie oczy, że aż strach spojrzeć? Nie widziała swoich. Dramat. To w ogóle mi wygląda, jakby miał w ogóle wilka. Znaczy, wygląda, no. Że ma w sobie, tak powiedział Jarosław Kaczyński. No. Że ma wilcze oczy i kły. Dlatego on na przykład nie mówi lwy. Bo się rani o kły. Chorzy są. A czytam tak. No tatka, takimi malutkimi literkami. W prasie. Ta nasza prasa to. W jakiejś tam gazecie. W Brukowcu. I że Jarosław Kaczyński był na badaniach psychiatrycznych, czy tam psychologicznych, że co się owie... Gościu ma jazdę. Tylko żeby nie pociągnął tego drugiego. A tu się okazało, że tam chodzi o to, że wygasła mu licencja na broń. Bo podobno normalnie to na co dzień to z gnatem chodzi. Jak... Znaczy z gnatem. Co on tam może mieć? Podobno. Nie wiem, czy to Szczepińska nie powiedziała czasami, że ma malutki pistolecik, czy coś takiego. Zresztą Tusk powiedział, że mu windzie pokazał, ale... Dlatego mi się to wydawało troszeczkę durne, nie? Że obsadzili Jarosława. Jerry, bo go lubię. I że go obsadzili w roli Gajowego. Co tam lata za Tuskiem jako wilkiem, nie? No gdzie z takim małym pistoletem? Jak mu wypadnie, pójdzie w mech, będzie szukał całą noc. Gajowy normalnie powinien mieć sztucer, nie? To rozumiem, czapeczka, piórko i sztucer, no ale daj Jeremu sztucer. Będzie kolbą korzenie wyrywał, no kurczę.
No i potem przeczytałem, że właśnie sobie strzelił niedawno w kolano. I to nie po raz pierwszy. Chory facet, no. Przecież on w tej chwili rzepkę, jak nie po raz pierwszy strzeli w kolano, to musi mieć jak rzepkę, ma jak durszlak. Tam z tego stawu to woda musi szorować po prostu. Nie, ale przede wszystkim to jest jedna jeszcze rzecz, jest przede wszystkim pałac. To jest jakieś chore miejsce. Różdżkarz mi mówił. Taki ten. Że pałac podobno był zbudowany na bagnach, czy, bo tam było zakole Wisły i podobno tam są takie cieki wodne, takie żyły, że to tam prawie jest Niagara pod spodem. I że to promieniuje, że tam trzeba ton blachy miedzianej, żeby to zatrzymać. To jest coś takiego, no. Przecież cała nauka jest o tym, żeby unikać promieniowania właśnie z cieków wodnych. A pałac jest po prostu dramatyczny. Zobaczcie, że trzech gospodarzy pałacu było do tej pory, tak? Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński. Tak? Tak czy nie? I co? Cała trójka. To zdrowe, to jest? To jest dramat. Patrzcie, Lech Wałęsa. Było wszystko w porządku do momentu, kiedy nie opuścił Belwederu. 2 lata mieszkał w Belwederze, pałac się remontował, przeprowadzka. I się zaczęło. Po prostu konflikty, naciśnienie, niedociśnienie, palił, rzucał. Zwolnił księdza Cybulę, bo tam go nie chciał rozgrzeszyć z jakiegoś grzechu czy coś. Pogonił braci Kaczyńskich. Tak, dlaczego panie prezydencie, przecież to byli tacy fajni. Mówi tak, nogi mnie bolały i koniec. No ale co to ma wspólnego? No bo mnie dziobali po kostkach i... Bo nie mogli wyżej podskoczyć i... Pogoniłem, aż pióra poleciały. No i potem się rzeczywiście zaczęły kłopoty. Ja nie wiązałem tego z miejscem. No ale mi Danka mówiła, że rzeczywiście staje się taki choleryczny, że to... No i siwe włosy zaczęło się i wąs mi opadł. Także no i się okazało, że kłopoty sercowe, ja tego... Człowiek tego już nie do końca czuje. Mówię, no nie idę do lekarza, bo jak pójdę, to już nie wyjdę. I w końcu mnie zmusili, dzieci mnie zmusiły, Danka, poszedłem w zeszłym roku i się okazało w październiku, że niestety... Religa mówi, panie prezydencie, bo ja byłem prezydentem. Mówi, panie prezydencie, pan ma 20% światła w żyle. Ja mówię, a kto je w ogóle zapalił? Bo ja? Widzisz, bo ja myślałem jak elektryk. A się okazało, że to chodzi o przekrój żyły, że tam krew nie płynie wartko strumieniem, tylko są jakieś tam złogi gierkowsko-gomułkowskie czy coś z przeszłości, że tam się zawęża to wszystko. No to muszę powiedzieć, że troszeczkę tak się wystraszyłem, bo widzę, że oddech płytki i sił brakuje. No ale powiem szczerze, że mnie troszkę na nogi postawił Tusk. No Tusk, muszę powiedzieć, jako premier, to też nie jest moja bajka. Natomiast no, postawił mnie, bo zaproponował mnie i Bartoszewskiemu doradztwo w sprawach zagranicznych. Bartoszewski objął obszar języka niemieckiego, a ja pozostałem. Zresztą muszę powiedzieć, bo też był taki moment, że ja się tak zasiedziałem. Mówię, cholera, a ja jestem taki typ, że to muszę coś robić tego, bo inaczej mi się te złogi odkładają. Dlatego jak mi tu powiedział, od razu krew mi ruszyła i się żyły otworzyły do 40% światła. Z tym, że ja mówię, ja to muszę działać, bo tego, jak powiedział zresztą mój syn Jarek, poseł, że powiedział, że to mi się podobało, jak powiedział, tata to jest jak rekin, jak nie płynie, to tonie. Dlatego mówię, ja to muszę coś chodzić, robić tego, laptop, pisać tego, maila tego, chodzić, jeździć, wykładać, bo inaczej to rzeczywiście człowiek kapca nie je. Nawet gdybym był ogrodnikiem, to mnie czekał na jabłko, tylko drzewo ściął, jak pewnie zrobić. Bo nie ma co czekać, trzeba robić. No i krew mi ruszyła, a się okazało też, że to też nie jest najlepsza przepustowość. No i religa mi zaproponował przeszczep. Ja mówię, no panie ministrze, przeszczep w Polsce.
to ja nawet nie wiem, czy was stać na piżamkę. Naszą służbę zdrowia, a przede wszystkim mówię rozruszyć. No jaki? Od malucha mi wszczepić? Ja już na pych nie chodzę, kochany. No i czekałem, bo powiem szczerze, jestem legendą, mitem. No, były telefony, się to rozeszło internetem. Był telefon, jeden, drugi, z jednego szpitala, drugiego szpitala. No i zadzwonili z Houston, z jednego szpitala. Odebrał Jarek. Ja mówię, lepiej jak on, bo wielko tam hałariu tego i powiem, że fajnie i będzie po operacji. No i Jarek odebrał, mówi, tata, jest propozycja zabiegu w Houston za 100 tysięcy dolarów. Ja mówię, proszę? Niech powtórzę. 100 tysięcy dolarów. Powiedziałem, odpowiedz im grzecznie, że za 100 tysięcy dolarów to matka sama mi zrobi. No nie, no kpina. No i potem zadzwonili z tego szpitala metodystów, no już sama nazwa, to już wiedziałem, że mają jakieś metody obcykane, no i pojechałem rzeczywiście, wszczepili mi rozrusznik, no ekstra, chodzę jak Cadillac cichutko, rano, samozapłon, cyk, cyk, także i dużo nie palę. W każdym bądź razie naprawdę w szpitalu było pięknie i nie mam co złego słowa nie mogę powiedzieć, bo i samodzielny pokoik i łóżko nawet też było, telewizor, telefon, laptop, no po prostu tip-top. Teraz tak, Wałęsa dochodzi do zdrowia, tak? Daj Boże. Proszę bardzo, drugi z gospodarzy pałacu, Aleksander Kwaśniewski. Zdrowy, tak? To już tutaj kolega mówi, że goleń, tak, miał kłopoty. Nie wiem, czy mu nogę urwało, ale były kłopoty rzeczywiście. Już nawet nie mówię właśnie o tym Charkowie, kiedy wszyscy w lewo, to on w prawo. To były tak zwane kłopoty z błędnikiem. Potem też trafianie nie w ten szczebel po drabinie, jak uciekał z pałacu. A potem też były relacje, już nie powiem kogo, że jak się państwo Kaczyńscy prowadzili, to się zdziwili, że tam jest kotara tak zwinięta. A on jak wchodził, no to... No i oczywiście to już była końcówka, to już bardzo się źle czuł w Szczecinie, tak? Co potem tam pojechał po Sabie. To rzeczywiście była klęska, to już rzeczywiście widać było, że stracił całe zdrowie. Jeszcze córka następnego dnia płakała, że nie widziała ojca tak chorego po prostu. Zresztą sam prezydent Kwaśniewski powiedział niedawno, że się zużył. No dwie kadencje i się zużył, no. Ale co użył, to użył, ale się zużył, no. No i to, co było już na Ukrainie, to mnie po prostu dobiło, no, po prostu. Nie, to mnie dobiło naprawdę, ta Ukraina mnie dobiła, ten wykład dla tej młodzieży, takie były dziewczynki. Po prostu, ile masz lat? Jak ile? No, no to takie. I 18 lat. Kwaśniewski miał 10 lat kadencji, popatrz. Jeszcze za dwie i by cię przerósł. Ale tam naprawdę dla tej młodzieży ukraińskiej, jak go zobaczyłem, po prostu, no prawie, że piana naprawdę. Już chciałem, mówię tak, wykorzystam pierwszą lepszą okazję i powiem prosto w twarz. Jak można tak kompromitować siebie, Polaków, Polskę? No dramat. Napij się w nocy, wypij ile chcesz, potem odwiedź misia. Ale rano wypij dwie kawy z solą, oddasz co miałeś na naturze i będziesz zdrowy. A nie, aha. Dramatyczne. I mówię tak, powiem mu jak leperowi, bo ja kiedyś leperowi powiedziałam, chłopie, skończysz bardzo źle. Bardzo źle. Powiedziałem, za to, co zrobiłeś, to wieś się zemści, a miasto cię zabije. Tak. Za to oderwanie się od wsi. Za te piękne garnitury. Za te buty z krokodylej skórki.
W takich trzewikach to już w gumno nie wejdziesz. Koniec. A kiedyś miał luz, przestrzeń, mógł sobie wysypać z gumofilca i nogę odświeżyć. A teraz taka skórka opina nogę, koniec. Krew nie krąży, łeb puchnie. Ja mu to powiedziałem prosto w twarz, z tym, że ja go widziałem w telewizji, nie także. Natomiast panu prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu też to chciałem powiedzieć, tylko nie mogłem trafić, bo mi już miał takie szpary. Jak mówił Darek, ja by was chciał pozdrowić. A dziewoczek jest Polski. Da. Ja bym chciał was, drogie dziewoczki, z Rosji, a był na Ukrainie, no ale to blisko. Pozdrawiać od malczyków z Polski. Da. W Polsce malczyki to, że jest, da. No, tylko dwa. I już mi ta złość powoli przechodziła. Ale już mi przeszła zupełnie, jak on tak zrobił przerwę taką i tylko zrobił tak. Więc wiedziałem, to było widać, że gość żyje wspomnieniami. Prawdzie sięga pamięcią dwie godziny wstecz, ale musiało być dobre. Albo mu się z kubków smakowych wylewało i chciał dopić. No, a obecny gospodarz pałacu, Lech Kaczyński? Tylko z prezydenta się nie śmiejemy. Ej, halo, droga pani. Tylko się pytam, czy jest zdrowy, czy nie? Proszę? Jak masz na imię? Pokażcie tego odważnego. A co jest prezydentowi, jak nie jest zdrowy? A na co jest chory? Na goleń. Palikot następny. Następny palikot. Nie bierz przykładu z facetów, którzy też nie do końca wiedzą, co mówią. Nie można mówić, co, złapałeś za rękę prezydenta? Że ci palikot powiedział, że podobno prezydent... Ale ja my to trzeba... Trzeba to widzieć, trzeba to mieć na to dowody. Co, zbierasz butelki pod pałacem prezydenckim? Palikot powiedział rzeczywiście, że tam trzeba prezydenta zbadać raz w roku i potem ogłosić stan zdrowia, bo są takie ploty. No ale jakie ploty? No to są ploty. Chociaż ja my też nie chcę tych plot rozsiewać za bardzo, ale nie, no patrzcie, jeżeli było jedno takie spotkanie z Tuskiem, które trwało 4 godziny, tak? 4 godziny. 4 butelki, tak jest. Ty jaki zorientowany jesteś, ty liczysz, ty. Księgowy, sam też, nie? Lekko dajesz troszeczkę. 4 butelki wina, 4 godziny. No, to nie są ludzie, prawda? Cysterny. Jeden, a drugi... Więc gdzieś ta pojemność się kończy. 4 butelki, no gratuluję. Ja to bym chyba nie wstał już. Więc to, a dwa. Kancelaria ogłosiła, koniec ubiegłego roku, że wydatki na alkohol za 2007 wynosiły ile? 2 miliony złotych. Ktoś to wypił. Niczego nie sugeruję, co? Ale fotyga to sama wytrąbiła? Ze Szczygłem razem? Coś jest nie tak. Z drugiej strony, 9 dni po wyborach nikt nie widział prezydenta. 3 dzień, 4 dzień, już wyprowadzają meble z gabinetu premiera razem z byłym premierem, a prezydent nie reaguje, że sprzątają po bracie już. Nic się w Polsce nie stało, nie ma prezydenta, nie ma. 9 dni nie ma prezydenta. Co się działo? Ktoś mi powiedział, że prawdopodobnie uwierzył bratu, że po wyborach będzie od razu 13 grudnia, czyli stan wojenny. Ale jak Wałęsa mówi, no oczywiście, bo leżeli pod łóżkiem i czekali na internowanie. Jak w 81. I ja mówię, ale przecież by podeszli do okien, tak, zobaczyli, że nie ma ani koksowników, ani czołgów.
Podobno podchodzili, tylko że tam parapet jest taki. Ale też była inna wersja, że to przez Platformę. Koleżanka prezydent, nie moja koleżanka, ale tam koleżanka posłów z Platformy, pani Gronkiewicz-Waltz, rozkopała jezdnię. Przed wyborami, przed 11 listopada, przed Bożym Narodzeniem. Jakby nie mogła poczekać, aż minie Wielkanoc. I dopiero robić remont ulicy. Wakacje są od tego. Nie! Krakowskie Przedmieście, 2 metry w dół. Fuk! Jest pałac, dziedziniec, chodnik, bęc. No i co? Prezydent wyjdzie i co? Szukaj go. A nie zawsze się znajdzie pies, który ogrzeje własnym ciałem. I uratuje dziecku życie. A zresztą wyjdź na ulicę, jak Gronkiewicz z walcem jeździ. Dziękuję bardzo. Nie, to jest kawał Platformy z tej Gronkiewicz. No i przepraszam, no 10 dnia prezydenta kamera odnalazła, jak wychodził z kliniki na Szaserów. W towarzystwie tamtych wszystkich. I mówi pan Kamiński, mówi, że prezydent był na krótkim przeglądzie. To wpadł na pit stop? Kubica mu się zamarzył? A jeszcze wcześniej co miał? Jak powiedział Kamiński, że prezydent jest w tej chwili na leczeniu, bo ma dyspepsję. Co się śmiejesz, no człowieku? Ty masz dyspepsję? Patrz mi prosto w oczy i powiedz. Miałeś dyspepsję czy nie? Co? Nie miałeś? No może nie miałeś, no. Co? A w ogóle wiesz, co to jest dyspepsja czy nie? No to skąd wiesz, że nie miałeś, no? I tak, nie miałem, no nie wiesz. Może miałeś? A ty miałeś czy nie? Nie wiem, co to jest. To dobrze, szczęśliwy jesteś. Ja kiedyś miałem. To nie wiecie, na czym polega dyspepsja, naprawdę nie? To nie boli generalnie, ale to jest taka dość nudna choroba, bo trzeba się nawadniać, myć, suszyć i odwadniać, niestety. Czyli to polega na tym, że cokolwiek byś nie zamknął, to i tak ci poleci, tak? Zamkniesz górę, dół otwarty, koniec. Bo nie zapanujesz nad wszystkim, rozumiesz? Zamykasz dół górą. Koniec. To jest taka choroba, no. Się nawadniasz, odwadniasz, wydaje ci się, że to jest robota głupiego, no ale w końcu tam się ten płyny wyrównują i dochodzisz do zdrowia, no. Ja kiedyś miałem dyspepsję, dajcie spokój. Ja miałem. I to, jak prezydent miał rok temu, to nie pojechał na ten trójkąt weimarski, co miał być wtedy ten, Angela i ten francuski prezydent, co się nazywał przed Sarkozym. O, Chirac. I... Co ty powiedziałeś? Ja powtórzyłem jak głupi. Ej. No więc była Angela i ten, co powiedział ten. I nie doszło do tego spotkania. Bo prezydent co? W Juracie 5 dni dyspepsja. Nawet nie wiem, czy mu się opłacało wchodzić do tego pałacyku, tylko czy nie leżeć na brzegu i tam... Woda myje, nawadnia, suszy i tego, no. Nie, no poważnie. Mówię, miałem to samo, naprawdę to się przechodzi, no tylko to jakiś czas trwa. Ja dostałem, pamiętam, jak jechałem do Gdańska, jak stoją, jak kojarzycie, przy szosach zawsze stoją te grzybiary, czy tam. Stała jedna jagodziara. A miałem, mówię, pierwsze jagody, mówię, ach. Mówię, a zatrzymałem się, chciała mi wcisnąć 2 słoiki, mówię, sorry, 1. Uratowałem sobie życie w ten sposób. Wziąłem 1, położyłem, mówię tak, bo wiem, że muszę umyć w hotelu, tak? Bo nie wolno teraz zjeść jagód z lasu, tak? O, po prostu jak kiedyś byłem dzieckiem, się szło na jagody, tu się zrywało lewą ręką, prawą komara. Człowiek był szczęśliwy, niebieski cały. A teraz trzeba każdą jagódkę wyszorować. Jeszcze środkiem zmywającym, czy tam jakimś tam. Każdą jedną. Bo tam podobno i, nie wiem, jeleń, żubr, lis. I toczysz pianę przez 5 dni, chłopie.
i seria bolesnych zastrzyków brzuch. No więc mówię, dojadę, wymyję, tak? A wtedy przed Gdańskiem był korek zawsze na 2 godziny, bo tam drogę poszerzali. 13 kilometrów. 6 lat. Nie, poszerzyli? Fajnie, naprawdę, już jest o tyle gdzieś tam. Tak poszerzyli jak arterię Wałęsie, tak mniej więcej o tyle. Z tym, że to robi od 3 facetów. Dlatego 6 lat. Jeden szedł z taką dziabką i tak... Zielsko tam wyrywał z pobocza. Drugi szedł z piaskiem. Wiązał pobocze. A trzeci szedł z wiaderkiem asfaltu i wiązał z nawierzchnią. Z tego, co kojarzę, tego trzeciego, to musiał mieć gorące stopy. No i mówię, wiem, że jest korek, bo tam jest...